Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym już całkowicie dokończyć sprawę mojego promptera. Przy zakupie nowych luster miałem troszeczkę mieszane uczucia, bo obraz wydawał mi się niestety nieco za ciemny. Tym niemniej pewne przemyślenia na temat kontrastu bieli mojej kamery GVC pozwoliły znaleźć mi proste rozwiązanie. I wystarczy tylko, że coś białego postawię przed obiektywem, a w moim przypadku jest to styropian z opakowania po monitorze, który wsadziłem do pudła promptera, by obraz, że tak powiem, uległ dramatycznej poprawie. O, w tej chwili jest ten styropian przed tym, kamera powinna złapać mi jakiś kontrast bieli, no i zaraz sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo przećwiczyłem to na innym filmie i wyszło mi całkiem przyzwoicie. I teraz porównajcie sami. Wcześniej dawałem takie kartki A4 białego papieru, ale były one nieco za małe i tylko wprowadziły mnie w błąd co do tego sposobu. Natomiast obraz był dalej ciemny. Jak już wspomniałem, aby nie męczyć się z wkładaniem laptopa do pudła, kupiłem sobie najtańszy monitor LCD z Samsunga. Jedyny kłopot, jaki tutaj zauważyłem, jest z dostosowaniem rozdzielczości obu monitorów, ale też tam każdy średnio rozgarnięty jakiś tam pseudoinformatyk sobie z tym poradzi. Tak więc prompter takiej domowej roboty jest ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią majsterkować, no i można go zrobić w miarę tanio. Cena tutaj dokładnie zależy od wkładu swojej pracy, a koszt materiałów to zdecydowane grosze. No, wadą jest tutaj wspomniana przeze mnie wcześniej mała mobilność tego zestawu i warto by mieć drugą kamerę na stałe, którą już tak raz ustawić i mieć święty spokój z przesuwaniem czy poziomowaniem statywu z kamerą, czy jakimiś takimi technicznymi, podobnymi rzeczami. I potrzebne jest tutaj również w miarę przyzwoite oświetlenie. Przesuwanie tekstu kontroluję tutaj sobie poprzez laptop i wymaga to nieco wprawy na początku. No, później dochodzimy do perfekcji i może być już tylko lepiej. Efekty są zdecydowanie zachęcające. Także na tym kończę. Tradycyjnie zapraszam do komentarzy na moim wideoblogu wideomarketing.pl. Komentarze na kanale YouTube tutaj poniżej są również mile widziane. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki i zapraszam do produkcji teleprompterów swojej domowej roboty typu zrób to sam.